druga niedziela Wielkiego Postu jest zawsze związana z Ewangelią opowiadającą o przemienieniu Jezusa na górze. Zazwyczaj ten tekst odczytujemy jako takie umocnienie uczniów w drodze do Jerozolimy razem z Jezusem, towarzyszą mu w drodze. Ale wydaje się, że jest też coś bardzo ważnego, inny element bardzo ważny w tej Ewangelii. Otóż Jezus w czasie swojego przemienienia rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o tym, dlaczego przyszedł, o swojej misji, którą ma do wypełnienia. I to właśnie owa misja jest pewnym kluczem, który pozwala nam zrozumieć sens tego wydarzenia. Wcześniejsze wydarzenia w Galilei były pewnym znakiem inaugurującym. Jezus opowiada o przyjściu Królestwa Bożego, ale są też pokusą tego, że można się skoncentrować na tym, żeby być zdrowym, żeby mieć zaspokojone potrzeby swoje. I będziemy wtedy używali Pana Boga jedynie jako narzędzie do tych zaspokojenia tych potrzeb. Tymczasem Jezus ma do wypełnienia misję i chce, abyśmy jako uczniowie towarzyszyli Mu w drodze do Jerozolimy. I właśnie tę świadomość tej tajemnicy, która jeszcze nie zrozumiała, ale już przekazana uczniom, staje się światłem w ich życiu. To dzięki temu potem będą mogli przetrwać największe zgorszenie, największe ciemności, które są spowodowane zgorszeniem krzyża. Będą nosili w sobie przekonanie, że to nie jest koniec, że to jest konieczny etap drogi, ale to nie jest koniec tej historii. Nawet wtedy, kiedy się rozpieszną, to potem właśnie to światło, które jest związane z podjętą przez Jezusa misją względem człowieka, będzie pozwoli im wrócić, pozwoli im potem kontynuować dzieło Jezusa Chrystusa w świecie. Dzisiaj otrzymują światło i dzisiaj otrzymujemy światło, które ma nas przeprowadzić przez wydarzenia, trudów, przeciwności, być może jakiegoś cierpienia, które towarzyszyć nam będą w Wielkim Poście.